Dzień dobry, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z Deathloop. Tym razem mamy coś nowego, fajnego do zrobienia. Kolejne kwestiki. Holy shit. Zwędzić tabliczkę. Nie, tego nie będziemy robić. Tu zrobione. I teraz tak, mamy ją po południu i jego wieczorem. No dobra, jakby to jest okej. To jest wszystko ok, w sensie to jest naprawdę... podoba mi się ten kierunek. Myślę, że to będzie dobra strona tej monety. Tak. Żuję kwaterę. Poproszę. W okazji może ją załatwimy, może coś dostaniemy fajnego. Oh yeah. Hej Gold, pieprzę cię. Jasne, u ciebie czy u mnie? Byłam u ciebie, straszny tam chlew. Więc się zgadzasz? Naprawdę tego nie chcesz, uwierz mi. Przynajmniej w jednym się zgadzamy. O, teraz 42 naboje ma w jednym magazynku. Nice, ale to jest już kawał pedy, co? Fajnie ta broń wygląda, podoba mi się. Co tam jest? Czym się wydaje? Może bym go zabił, jak już tu jestem. I co? Gdzieś tu szła, kurde. To ona jest. No i fajnie, zabiła mnie. Nice. Dobry początek.
No dalej ma swoje łowy, jeżeli raz mnie zabija, czy nie? No, po jednym razie mówi: hej, dam ci żyć. No nie, zobaczymy. Nie bądź zachłanny, Colt. Nie bądź zachłanny, Colt. Tam gdzieś mnie hakowali. Hakowali mi płytę główną. Ona jest. Babeczka. Oj. Co tam się stało? Arkeniza. Nie chcę tego. Chociaż może zamiast niewidzialności wezmę? W sumie. To nie będzie dobre. Będzie mnie wkurzało, że nie wystrzeliwuję wtedy, kiedy ja bym chciał. Patera. Nie, nie trzeba. Dobra, no to musimy zejść na dół, co? To, że poświęcimy dużą liczbę iteracji rzęsy na twoją kwintesencję, jest probabilistycznie pewne. Nie sposób powiedzieć ile dokładnie, ale sądzę, że to znajdzie. A, weszliśmy tutaj. What? Elegancki, no, nice. Dobrze. Co my tutaj jeszcze mamy? Leczenie. No, niewiele nam brakowało, ale coś tam mamy. Operacja Horyzont, co? Chyba znalazłem przynętę. Ale jak dostarczyć jej tę cholerną wiadomość? Czyli, że będzie
tylko jedna z nas. To jest niebezpieczne. Według naszych obliczeń wszystkie Wendy wrócą do swoich linii czasowych i zostanie jedna. Na pewno żadna z nas nie opuści tego ośrodka. Drugie prawo Evans, wariacji. Wiem, napisałam je. My, Wendy, jeśli technologia za tymi drzwiami pomoże nam stworzyć przebicie, trzeba pójść. Zostaje tylko jedna. Ta, do czegoś dochodzimy. No właśnie, jak jest jedna, to już jest cud. Jedyną Wendy do Abdam. Gdzie są Wendy? Dowiedz się więcej. Gdzie ma ten swój komputerek? Jest, dobra. Lepsze zaproszenie powinno zadziałać, ale... Czym jest kurwa Tubit? I co jeśli się rozdzielą? Nie ma czasu, by uganiać się za Wendy po całym Black Reef. Więc Wendy chce drzwi, a Alex chce Wendy. A ja chcę balować z obojgiem do upadłego. I Tubit chce mi pomóc oczywiście. Wymieszać ich i BUM! Zabójcza pieczeń! No i to jest gituweczka. A, czyli teraz muszę już odzyskać... Tak, czyli teraz mi zostało tylko odzyskać... Odzyskać mój panel, żeby móc wyjść do tuneli. Teraz są niestety zahakowane. No i to będzie już dobrze wszystko. Kurwa, tam jest jakaś wieżyczka, nice. Fajnie, że sobie znaleźliśmy wieżyczkę w tym momencie. Mam już dość amunicji. To jest? A, okej, okay, tego nie potrzebujemy. Mieliśmy dobrą opcję, no to my nie wzięliśmy. A też to strzela. Aż mnie to smuci, naprawdę. Ale to nie ma większego znaczenia teraz, bo idziemy już do bazy, więc to może po prostu nam to przeniknąć. Poszczelać nam po tyłeczku. No bo i tak się uleczyłem przy następnym ranie. Dobra. Dobra, zwijam się. Dało się uciec. Wendy nie chce pójść na przyjęcie. Nie dziwię się. Wybacz, doktorko. Mam do przerwania pętlę. Spoko. Okej. A to jest o porannej godzinach. Więc w tym momencie zostało nam tylko do zrobienia... O nie, czekaj, zostały nam dwie rzeczy do zrobienia. To zostało do zrobienia. Ej, dobra. Najpierw tu, w takim razie, skoro jest noc. Zestawik. Amok bym dał sobie. Tam to wyrzuciłem. Fuck, a to by się teraz przydało nam. No na razie mam 15 tysięcy, więc od razu korzystając z tego czasu, to ja bym tą tabliczkę nasycił. No bo to się tylko i wyłącznie może przydać, no szczerze.
Znowu się musimy wbić na imprezę. Teraz jak to zrobimy? Mi się wydaje, że pójdziemy w tym takim drygiem rozwalania na wszystkiego, że po prostu wyczyścimy tą mapę i to też jest okej, nie? Wydaje mi się, że tutaj skradanie jest fajnym pomysłem, rzeczywiście to działa. Wszyscy tu zapominają, każdego dnia, oprócz ciebie i czasem mnie. Mhm. Nie łapię tego. Traumatyczna ekspozycja na pętle powoduje autonoetyczne wymazanie szlaków ekwarycznych. Prostymi słowy, okresowe usuwanie pamięci. Czyli po prostu najzwyklejszy kac. Aha, znowu to samo. Hej, słuchajcie! Halo! Tu Alexis Thompson, wizjoner programu Ion. Co ma do tych wilków cały czas? Kurde. W każdym kroku by tylko się do wilków przyrównywał. Dobry wieczór, panowie. To Frank Gaduła. Słońce powoli zachodzi za krwawa plaka i w Alonii martwcie się. Wciąż mamy dla was dobra. Coś wyjątkowego. Spójrzcie teraz na zatokę. Ze specjalną dedykacją ode mnie dla każdego z was. Pokaz taki jak wy, zabierający ten w piersiach. Znowu mamy 57. Okej. Dobrze idę? Tak, dobrze idę. Tu jest chatka, puchatka, tego naukowca, co wysadził, znaczy tego Franka całego, który wysadził fajerwerki. Podleczony. Nawet nie umarłem od niej. Fuck yeah. Ale ją tam naskoczyłem, widzieliście to? Kurde. Profeska, już się gościówki nie boję w ogóle. Okej. Okay. Lepszenie karnekinezy. Nice. Zablokowałem się coś. Ja
No, zanim tam pójdę, muszę znaleźć amunicję, no bo inaczej to nie ma sensu. On ma amunicję, ja tak przeładowuję często, przecież on ma ze 40 naboi. Czy ktoś? O tak. Dawać ammo. Nie bądź zachłanny, Colt. Nie, nie trzeba. Mam już dość amunicji. Typ amunicji. O, fucking. No niedobrze. Aha. No to nie jest okej, okay, że mam tyle broni pod jedną amunicję. Tak naprawdę mam tylko dwie bronie. O kurde. To coś trzeba będzie zmienić. Ale to już następnym razem w takim razie, bo teraz chodzę tam na pełnej. Teraz. Kilku pozabijanych. Tak to ich łatwo będzie załatwić. Tylko myślenia, to ja ich wyczyszczę po prostu tutaj przy tym wejściu. Jaki sens jest w tym, żebym ja to jakoś tu się pierdzielił z tym wszystkim, skoro to jest dobra opcja. What the fuck, ty? Zrobimy tak. Chyba wszyscy tu są na tym spotkaniu.
tam był. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję. O, Aleksisa zabiłem. Nie wiem, jak go rozpoznać dalej. Ale wiem, że tu leży. Uwielbiam odgłosy chaosu. Doskonałe ulepszenia. O tak. O tak. O tak. Mhm. Franka, ale wybrał to? Teraz jak go rozpoznać? Osiadłość. Wyżej musimy wejść jeszcze. Pogubiłem się, gdzie jest to w ogóle łatek. Dlaczego? Okej, okay, dobra, jest. Jest dobra, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Ale nie było trudno. To było zajebiste krzesło, naprawdę. Primastorcik. No, ma za dziwne pomieszczenie. To jest jakieś takie jakby z dupy zupełnie. The fuck? Niewolnicze pomieszczenie normalnie. Let nie pasuje do reszty pomieszczenia. Okej. Okay. Jakaś tam broń. Bez większej różnicy w sumie nawet jaka. Nie, no to wygląda, jakby tu się jakieś ukryte drzwi otwierały, więc jak się nie będą otwierać, to się zdziwię, naprawdę. Jedno z głowy. Jest moja ulubiona książka piosenka lub sztucha. Muszę dodać tylko jedno? To musi być coś, co nie wszyscy czytali. A, nieskończona kosmologia, doktor Tomasiny Kol. Idealnie. Co musiałem zabrać ze sobą na Blackleaf? Zostawiłem wszystko, aby się tu dostać. Komfort posiadłości, rodziców, Hobsona, naszego psa. Nasze bogactwo. Jestem ostatnim ascetą. Mędrcem, eremitą. No ale przywiozłem swoje okulary oczywiście. Czy lubię światła Jupiterów? Nie zrobiłem tego dla sławy. Nie mam nic przeciwko uznaniu moich wysiłków, moich nadchodzących osiągnięć w dziedzinie nauk przyrodniczych, ale nie dążę do sławy. Thank you.
tym zrobić? Tu mogę coś klikać, więc... Zda sobie z tym radę. Może się jeszcze przydać. Dawaj leczonko, idziemy dalej. Zapętlić i wrócić. Au. Bakery. Znaczy zapętlić i wrócić. Hej, słuchaj. Widzę te... No, przecież. A. Jednak muszę stakować, patrzcie, no dobra. Umarłem. Okej. Okay. Blokujmy. Uleczmy się i spieprzamy stąd. Nie widzisz tego? Zapętlić i wrócić, patrzcie. Czyli mam zapętlić i wrócić. A nie nazywa się tak, zawsze nazywało się coś w stylu wrócić po prostu, albo wyjście. Słodki, słodki, piękny sen. Całe 5 pierdolonych sekund. Dał mi się przeżyć zabić 2 osoby. O, super. O, coś tu jest. Tak. Ulepszenia tabliczek. $10,000 na każdego. Okej. Okay. Wydzielę postaci, mam jakieś fajne? Otrzymujesz mniejsze obrażenia, gdy w pobliżu są ludzie, imprezowy zwierzu. O nie.
Tego nie potrzebuję jak na razie. No też nie w sumie. Medaliony broni. Akurat wszystko bym chciał najlepiej. Wow. Nice. Ulepszenia tabliczek. Ja to będę ulepszał, szczerze. Chyba nie. Nie używam tego cały czas. Jak później będę coś, to będę marudził, że nie mam tego. Ale to... To jest super. To jest super akurat. Nasyć. To też. O, jedno ulepszenie mógłbym zrobić pewnie. O, fuck, nie policzyłem. Ale jestem strasznie dureń. Strasznie jestem dureń, naprawdę. Straszny dureń, no. No cóż, bywa. Ale tak, owocny dzień. Że to było ulepszenie do czegoś, co ja używam. No ale wiadomo, oni używają innych rzeczy, więc są ulepszenia do innych rzeczy, nie? Wygląda. Okej, okay, dobra. Co zostało jeszcze? Zupa z bobra pewnie, co? Super sprytne. Graka Charlie'ego Montague dostępna w Zatoce Karla. Oferuje dwa rodzaje prezentów. Dobre i wybuchowe. A to kiedy indziej zrobimy? Odwiedzić Tubita. Cisza radio. Rozejrzeć się w stacji zasilania. To 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 wątków? Serio? Wszystkich? Możliwe. My jesteśmy 9, tak? Chodzi na to. W każdym razie, najpierw robimy ten trop, no bo ten jest dostępny, ale jest problem, bo ja bym chciał tu zestaw pozmieniać trochę. Medaliony, nie używaj i teraz tak, lecimy. Co tu mamy? Uciski przebijają się przez szeregi wroga, wyjątkowo satysfakcjonujący widok. To się przyda do shotguna. Zmniejsza odrzut. Szybko i cenie. Zmierzanie za pomocą celownika trwa znacznie krócej. Trafienia w głowę nigdy nie były łatwiejsze. Tak jest. Zresztą zapraszania wrogu znacznie opóźniasz regenerację jego zdrowia. Myślę, że to będzie dobra opcja. Zamiast tej broni wzięliśmy coś innego. Na przykład tą broń. Chciałem wiedzieć, co używa jaką amunicję. Karabiny posiadasz jeden. Zacznij od... Okej.
Pokrwawienie by się przydało dać. Jest jakieś takie krwawienie, coś dodatkowo? Mogę więcej naboi zmieścić. Jemny magazynek. Perforacja. Perforacja. Amortyzator. Znacznie opóźnia się regenerację jego zdrowia. Okej. Okay. I ta broń. Mamy szaraki, ma Jezu. Perforację bierzesz. I później bierzesz. Gdzie się poruszasz, tak jest. Pewność każdej broni jest większa podczas zadawania strzału z wykorzystaniem celownika. Może magazynek? W sumie nie będę tego przeładował wtedy. W ogóle. No eter bym wziął w sumie. Na ten moment. Eksploruj! Eksploruj kompleks! Alexis to... skomplikowany osobnik. Ten koleś to dupek. Wiem, ale i tak czułeś się kiepsko, gdy go zabiłeś, tak? Nie. Poważnie? Niczego nie czułeś? Większość świadomych istot odczuwa wyrzuty sumienia, także... Mogę wyłączyć to radio, czy... Nie. Poważnie? Nie ma wyłącznika? Nie, to takie zabezpieczenie. Bazę zasilania. Dobra, idziemy tam. Tam wejść tędy? Tak. Mogę tędy wejść po prostu? Centrum? Tak blisko. Centrum kontroli pętli. Nie powinno mieć tego gościa jakiegoś? Którego? Któryś tu powinien być gościu, nie? Że tu nikogo nie ma. Zasad ładowania baterii. Kurde, jak tam wejść? Stacja zasilania. Ups. Tu bym się chciał wyleczyć. Dobra. Stacja zasilania, no ale jak tam dojść? Tędy.
Nie no, to na pewno nie tutaj, bo kurczę. A jak tam wejść? Jest niestety zasilania, patrz. Brak energii. Aha. Nie chcę spędzić wieczności na ściganie kolka. Rzuć okiem, to jest zepsute? Wciskam guzik, ale nic się nie dzieje. Próbowałeś wyłączyć i włączyć to ponownie? Tak, czytałem jebaną instrukcję. Chwila, gdzie jest bateria? Ten generator wymaga baterii? Nie przeczytałeś jebanej instrukcji. Generator potrzebuje energii, żeby generować energię? Ha, nie do wiary. Co? Co tam, ziomeczki? Pani się gadała o energii, że generator generując energię potrzebuje energii? Jeszcze? Jesus. No boi, serio? Coś jeszcze? Zostałem taki w pierdzie, że się nawet nie rozpoznają w ogóle. Ej, można kopać, ty. Kliknę dwa razy? Tam mi każe iść, ale już... Poszedłem tak daleko, że już mi głupio zawracać, naprawdę. Dobra, potrzebuję baterii w każdym razie. Gdzieś tu była wieżyczka, więc... Jest wieżyczka, to jest i bateria. Ostatnio dowiedziałem, że możecie z każdej wieżyczki wyjąć baterię. To jest, kurde, great. Okej, łuki, jeszcze wyżej? Możliwe. Jak wziąć tą baterię, no? Ta bateria jest przylotowana akurat? No kurde, no. O, bateria podjeść, jest.
Dobrze. Uff. Tędy się szło, co nie? Teraz gdzie tu baterię włożyć? Uwaga, brak zasilania. Potrzebuję więcej energii. Myślę, że potrzebujemy jakąkolwiek energię. Tu 1, 2, 3. Uwaga, brak zasilania. Uwaga. Brak nie, zasilania. Nie trzeba. Pan Antoni coś mówi, że coś tam do generatora baterie. A tam jest kolejna bateria. Tej baterii nosić, bo tutaj była leżała obok, a ja nie widziałem wstępnie. Ale cóż, to nie jest problem. Energia przekierowana do kompleksu. Zmniejszanie zasilania. Zaśpiewaj dla mnie, skoro tu jestem. Patrzcie, że mi się tu udało doleść. Więc ja jestem jedynym, który to widzi? Skąd taki zaszczyt? Dlaczego ja? Czemu dostaję wiadomości od kogoś lub czegoś? Oko cyklonu. Im dłużej prowadzisz ciągły ostrzał, tym mniejszy staje się odrzut broni. Kurwa, co? Jakby to nie ma sensu. Mam już dość amunicji. Zasilanie magistrali B-rakietoplanu. Panel stacji zasilania? Zdaje się, że popsułoby to Julianie dzień. Pora chyba się wylegitymować. Zasilanie BXR wyłączone, blokada włączona jest. Zasilanie drzwi hangaru X5 włączone. Poruczniku, możecie po prostu wyłączyć wszystko lub włączyć i ruszać? Potwierdzam. Kapitanie Bam, przyjmijmy od razu startu. Stacja Jasen potwierdza śledzenie. To odliczaj. No, jasne. What the fuck? Gotowanie na gazie. Powinieneś teraz wcisnąć guzik. Nie ten, tamten. Sekwencja zapłonu rozpoczęta. Uchwalę ojczyzny, kapitanie. 4, 3, 2, 1, 0. Poważnie? To ja mam problem z waszą niekompetencją. Zaczynamy odliczanie od nowa. Możemy startować. Nie autoryzowałam tego. Leciałem tą rakietą. Tak, to wiele wyjaśnia. Leciałem tą rakietą. Wiele wyjaśnia. No. Thank you.
Dobra, i teraz mam południe. A i to jest wciąż. Rozgrywa się po południu. Tabliczka przeskoku. Cisza radiowa. No dobrze, ale to już rozegrałem w następnym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć, siema! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać, wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.